Szał, radość, upojenie. Włochy kapitulowały. Właściwie kapitulowały już dawno. Sama kapitulacja została podpisana już kilka dni temu. Ujawniono ją dopiero dzisiaj, w momencie odpowiadającym zainteresowaniu. Mussolini uwięzioni przez rząd Badolia. Dziś wieczorem wydawało się, że to koniec wojny. Przepraszam, kogo? Cudne. Oddziały spadochroniarzy niemieckich uwolniły Mussoliniego. Czytając dziś opisy tego wydarzenia historycznego, wydawało mi się, że czytam coś Dumasa ojca. Niedostępny zamek w górach, ale ci niedostępni, uwięziony dyktator bodajże razem ze swoją nałożnicą, wszystko razem hrabia Monte Cristo, trzej muszkieterowie i w ogóle Józef Balsamo. Gorzej jest to, że rzeczywiście go porwano i że Niemcy, prawie całkowicie zaskoczeni zdradą Włochów, potrafili wyplątać się z sytuacji, która ósmego wydawała się położeniem bez wyjścia. Nie podzielam ogólnego entuzjazmu, bo Anglicy i Amerykanie chyba też zostali zaskoczeni. Piąta Armia Amerykańska wylądowała z trudnością w Zatoce Salerno i robi rozpaczliwe wysiłki, aby utrzymać się pod ogniem dywizji niemieckich, które wycofały się świetnie z południowych Włoch. Ósma Armia Angielska ze sławnym Montgomery robi rozpaczliwe wysiłki, żeby połączyć się z Amerykanami. Pięć dni po zupełnie kapitulacji Włoch, zamiast natychmiastowego lądowania w kilku punktach i zajęcia Włoch aż po Lombardię, odcięcia Niemcom odwrotu, Anglicy i Amerykanie pozwalają na stworzenie linii obronnej w terenie stworzonym do obrony. Pokpili sprawę. Trzeba będzie potem poświęcić wielu ludzi, aby odrobić to, co można było zrobić od razu kosztem minimalnych strat. Wiele krzyku, a korzyść wojenna niewielka. Clark pod Neapolem z trudnością trzyma się z skrawka wybrzeża. Niemcy atakują składnie. Anglicy chcą się połączyć z Clarkiem, bałagan i zawracanie głowy. Ale grunt, że można wiele mówić. Prawdopodobnie jestem głupi, bo widzę, a inni mądrzy, bo nie widzą. Nikt od pewnego czasu nie chce widzieć. I nie widzi się.